Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i albo w pierwszej, albo w drugiej recenzji w roku 2024. Nie jestem dokładnie pewien, bo jeżeli się wyrobiłem, to przed tą recenzją wyleciała jeszcze recenzja Akademii Pana Kleksa. Jeżeli się nie wyrobiłem, to znaczy, że jej w ogóle nie ma i zaczynamy właśnie od tej recenzji, czyli od Echo. Echo, czyli pierwsza produkcja Marvela w tym roku, która daje jakąś nadzieję na to, że jednak Marvel poszedł po rozum do głowy i będzie teraz tylko lepiej. Ale o tym wszystkim tu pogadamy w recenzji, także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od rzeczy zasadniczej, czyli tego, że Echo jest pierwszą produkcją Zamienia Marvel Spotlight, czyli o domu MCU, do którego będą należeć produkcje nie tak ściśle związane z Multiverse Saga, ale oczywiście dalej dziejące się w tym uniwersum. Mają być one na tyle odrębne, że będą pełnić rolę takiej jednej, odrębnej historii, która mimo wszystko będzie się dziać w naszym MCU. I z Echo mogę spokojnie powiedzieć, że jak najbardziej tak jest, bo pomimo tego, że główną bohaterką jest Maja, którą zobaczyliśmy w Hawkaju i ja nawet specjalnie oglądałem Hawkaja przed Echo, konkretnie zrobiłem tak, że obejrzałem Hawkaja i zaraz od razu potem obejrzałem Echo, to w pierwszym odcinku Echo dostajemy takie swoiste streszczenie całej historii bohaterki, a w tym g się kilka scen z Hulkaya, które są dla niej kluczowe. Dzięki temu możemy się bez problemu zapoznać z Mają, z całą ich historią i nie ma konieczności, żebyśmy nagle na szybcika musi lecieć oglądać Hawkea tylko po to, żeby zrozumieć, co się dzieje w echo. I to jest zdecydowanie dobry ruch dla do Marvela, bo po pierwsze, dzięki temu mamy coś nowego, a jak już kilkukrotnie mówiłem, dobrze, kiedy są nowe ruchy we franczyzie, bo dzięki temu nie stoi ona w miejscu, tylko idzie gdzieś dalej do przodu i nie ma nudy. A jak pan nuda, no to jest niedobrze, bo jak jest nudno, to jest niedobrze. A po drugie, za sprawą takich odrębnych historii, jak właśnie Echo i coiny, te mają wyjść z mamy jakąś Taką furtkę dla nowych widzów, bo będą mogli spokojnie wejść, obejrzeć taki ser, bez konieczności nadrabiania wszystkich innych rzeczy, obejrzą i jest nadzieja, że może wtedy pokochają to uniwersum, tak jak my wszyscy, i będą chcieli nadrabiać te pozostałe rzeczy, i dzięki temu zyskamy nowych widzów. Także zdecydowanie dobry ruch i idealny w czasie wychodzenia z kryzysu, w ma weznać się po ostatnich latach, ale no, jak już mówiłem, jest szansa, że w tym roku wyjdziemy na prostą, a jeżeli takie ruchy jak stworzenie echo będą czynione dalej, no to jest na to wieka nadzieja. Jednakże to, że echo jest czymś nowym, nie sprawdza się tylko do kwestii tego, że jest to ser. Ma w i że jest taki ode mny, ale też dużo odgrywa to, jakim serialem jest Echo. Przede wszystkim Echo jest serialem do dorosłych. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, jak to dokładnie działa, bo jak patrzyłem sobie na seria Netflixa, które są seriami do dorosłych, to mają 18, na pewno Daredevil ma 18, a Echo jest oznaczone na Disney Plus jako 16, więc nie wiem, czy to działa. Na pewno jest ta kategoria wiekowa wyższa, ale czy 16, to już jest można grać serial do dorosłych? Nie wiem, jak to dokładnie te kategorie wiekowe działają, więc jak ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć, to napiszcie w komentarzach. I absolutnie nie dziwię się temu, że dostał właśnie taką kategorię wiekową, ponieważ serial, Przynajmniej częściowo opowiada historię z poziomu ulicy, więc wprowadzenie możliwości użycia takich elementów bardziej drastycznych, brutalnych jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ale mówię, że tylko częściowo, ponieważ seria w dużej mierze skupia się na przygodach Majwy i Mieście, gdzie przede wszystkim możemy doświadczyć takiego indyjskiego klimatu, bo takie korzenie właśnie ma Maja, i mogę spokojnie powiedzieć, że ten klimat został oddany wręcz fenomenalnie, i to w warstwie muzycznej, w warstwie wizualnej i w warstwie przede wszystkim fabularnej. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wątek, który jest dość powiązany z tym wszystkim, mianowicie wątek Przodków. Szczerze Wam powiem, że ja absolutnie tego wątku w nie rozumiałem. A zwłaszcza, jak w scenie otwierającej była taka historia powstania promienia, to ja przez chwilę miałem takie wrażenie: Ej, czy ja na pewno włączę doby serial? Czy ja by nie pomyliłem serialu? Na całe szczęście zostało to pod koniec tak w miarę dobrze zwieńczone, więc tutaj nie mam już pretensji. A nawet powiem więcej: jedna z historii tych przodków była całkiem fajna. Tą przodkę mogliśmy zobaczyć w kadrze czarno-białym. I powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. A lubię być zaskakiwany w taki pozytywny sposób, bo było to zaskoczenie w sposób pozytywny, bo wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Tak, faktycznie czułem że jest to tam chyba XIX wiek bodajże, był, czy XVIII, coś takiego. W każdym razie wyglądało to bardzo dobrze i potrzebuje więcej takich zabiegów. Takie zabiegi są fajne. Generalnie jeżeli patrzeć na aspekty wizualne i ogólnie takiego przyłożenia się do stworzenia tego serialu, to tutaj absolutnie nie wiem, się do czego przyczepić. Została tu włożona naprawdę masa serducha i to widać. To widać po prostu i czuć i cieszę się z tego. Absolutnie się z tego cieszę. Także problem jest taki, że skoro większość serialu skupia się właśnie wokół tych wszystkich indyjskich rzeczy, to brakuje tutaj trochę miejsca na tą akcję i brutalność. No nie jest tego zbytnio dużo, a tak mi się wydaje, że skoro już dajemy sobie furtkę na używanie tych elementów, no to pojąć ich trochę więcej. Chociaż z drugiej strony mogło być tak, że gdyby było tych elementów za dużo, to byśmy mieli tego przesyt i one też nie byłyby takie w miarę dobre, tylko byłyby takie po prostu średnie. Więc szczerze mówiąc, sam nie wiem, bo jak oglądałem seria, to miałem takie, no mogło być tego więcej, i się ja ostatecznie nudzę, i czekam, aż będzie jakaś taka dobra bitka. Jak skończyłem oglądać serial i spisywałem sobie punkty, i myślałem właśnie nad tą konkretną kwestią, tak sobie właśnie myślę, że może dobrze, że było tego mało, bo faktycznie na to czekałem. Jak już czekałem, no to się doczekałem i było naprawdę mega potężnie. Po prostu to, czego właśnie chciałem. Chciałem takich dobrych bitek i takie dostałem. Także szczerze mówiąc nie wiem się określić, czy jakby było tego więcej, czy je, tyle je było jest dobrze. Nie wiem, jestem gdzieś tak pomiędzy jednym a drugim zdaniem. Ale i tak, najważniejsze jest to, że jak te sceny akcji były, to były naprawdę dobre. A na szczególną uwagę zasługują dwie. Po pierwsze, akcja z pierwszego odcinka, gdzie tam Maja i tych dwóch gostków napadli na tą fabrykę i w pewnym momencie zajął się też Daredevil. Tutaj rzeczą, której się kompletnie nie spodziewałem i wyszła naprawdę mega, było to że ta pierwsza część walki, gdy walczyli z tymi pracownikami, została nagrana na jednym ujęciu. Kamera sobie przelatywała przez cały pokój i pokazywała każdego konkretnego, jak walczy i jak dla mnie po prostu wyszło to świetnie. Nie wiem, nie spodziewałem się tego i wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Ale i tak najważniejszą kwestią jest to, kiedy wkroczył Szanowny Diabeł i stoczył pojedynek z naszą główną bohaterką. Nie wiem, jak to inaczej określić, więc powiem krótko: rozkosz do oczu. A drugą sceną był moment, kiedy Kingpin w pełnej krasie napada na rodziarza za to, że ten był nimi domaj i w ciemnym zaułku go tam bije, nawala, nawala i nawala. I Krew się leje po prostu na wszystkie strony świata. Właśnie takiej sceny, gdzie będzie sierało dużo krwi, gdzie będzie taka po prostu czysta brutalność, brutalność sama w sobie, takiej sceny właśnie oczekiwałem. I Kingpin dostarczy taką scenę i bardzo dziękuję. Także z tych scen jestem zdecydowanie usatysfakcjonowany. Tak jak mówię, nie wiem, czy lepiej, żeby było ich więcej, czy żeby było mniej. Wydaje mi się, że jak pojawi się jakaś kolejna produkcja, czyli chyba to będzie Daredevil, to myślę, że wtedy będzie można to porównać, bo tam wydaje mi się, że będzie tego o wiele więcej, więc wtedy zobaczymy sobie, czy jak będzie tych scen akcji więcej, to czy one będą dalej takie dobre, czy przez ich ilość troszeczkę się nie tak nie rozmyją i nie będą takie, okej, okay. Na porządku dziennym. W każdym razie dostajemy taką możliwość porównania, no i wtedy będę mógł wydać jakiś wedykt, czy lepiej jakby było tego mniej, czy jakby było tego więcej. Ale to też nie oznacza, że sery mi się kompletnie nie podobał. Absolutnie nie. Ja z jestem jak najbardziej zadowolony. Może nie jakoś tak bardzo super mega, no bo mówię, momentami się nudziłem, ale jestem zadowolony. I powtórzę po raz kolejny to co powtórzę milionazy i powtórzę jeszcze raz drugi milion milionazy, czyli coś innego, coś nowego. Dostajemy coś innego, coś nowego i dobrze, bo tego nam trzeba. Nowych, innych rzeczy. Tak będę powtarzał milionazy ale po prostu ja patrząc na głównie Gwiezdne Wojny Marvela, bo tymi uniwersami głównie się zajmuję, to widzę, że one się trochę zastały w miejscu i przydałoby się jakoś je trochę ruszyć. Muszę o tym naprawdę zrobić jakiś film i wyżajc sobie siebie te wszystkie rzeczy na temat tego zastania w miejscu, Pomyśl o tym. Dajcie znać komentarze, że chcielibyście taki film zobaczyć. To myślę, że można by zrobić. Dobra, chciałem jeszcze na tym mieć takie dwa plusy, a konkretnie dwie postacie. Po pierwsze, Maja, czyli nasza główna bohaterka. W jej przypadku nie miałem się zbytnio do czego przyczepić. Jest dobrze zbudowaną postacią, solidną. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to to, że Maja nie zrobiła czegoś takiego super, mega solidnego, co mógłbym odnotować jako: Ej, to jest ważna rzecz, to, to jest ważna rzecz. Nie w kwestii Mai jest jedna rzecz, która przykłada moją szczególną uwagę, to to, że mieliśmy takie momenty, jakie ja nazywam świata z jej perspektywy. Czyli mogliśmy doświadczyć tego jak ona słyszy całe otoczenie, bo wszystko faktycznie było tak, jak słyszy osoba głucho nie ma. Nie jest to coś bardzo odkrywczego i trudnego do wykonania, tylko po prostu cieszę się, że taki element faktycznie się pojawił, bo dzięki temu można się po trochę wczuć w sytuację Mai i spojrzeć właśnie na nią, jak już powiedziałem, z jej perspektywy. I jest kolejna rzecz, która dodaje tego wszystkiego, że ten serial jest naprawdę zrobiony tak sercem, tak przyłożyli się po prostu do zrobienia tego serialu. Nie jest to tak zrobione, a, po prostu żeby było, tylko faktycznie czuć to przyłożenie. Ale przyłożenie też czuć w jeszcze innej rzeczy, czyli w postaci Kingpina, po prostu, no, Kingpin błyszczy, jak ja to często mówię, Kingpin błyszczy. Przede wszystkim w jego kwestii i to bezapelacyjnie Kingpin jest koksem. Tutaj nie zapraszam do dyskusji, nie ma co się kłócić kingpin jest koksem. Generalnie tak jak mówiłem, miał ja oprócz tego, że oglądałem echo, to jeszcze wcześniej oglądałem Hawkeye, więc dodatkowo mogłem jeszcze zobaczyć po Kingpina kingpin na skate, który jak dla mnie był naprawdę świetny. I czuć było, że chociaż ten facet jest notabene zwykłym człowiekiem, gdzie antagoniści w Marvelu to nie byli zwykli ludzie za często e, raczej to byli ludzie, którzy byli albo kosmitami, albo jakieś moce itd, i tak dalej, a tu mamy zwykłego gościa. No to mimo wszystko, że jest on jakimś. Zagrożeniem i trzeba się go trochę obawiać, bo Kate nie udało się go tak w pełni pokonać. Ona go wysadziła i on to jeszcze przeżył. I z jakimiś tam lekkimi obrażeniami normalnie sobie spokojnie szedł. Chociaż i tak nic nie przebije tego, że dostał kulkę w głowę i on żyje. To jest. Nie, nieprawdopodobne, ale to się faktycznie stało. I dlatego, chociaż nie znam Kingpina z Netflixa, bo jeszcze nie oglądałem TXI, a one wkroczyły do MCU, więc trzeba będzie je nadrobić, mimo wszystko cieszę się, że on jest, bo po prostu czuć, że mamy kolejnego takiego dobrego koksa, a takich potrzebujemy. Potrzebujemy takich naprawdę dobrych antagonistów. a też nie zawsze musi być to jakiś kosmita albo jakiś typ podróżujący w czasie. To też może być zwykły facet, który po prostu jest potężny. No i mamy właśnie takiego Kingpina. Ale przede wszystkim potężny nie tylko w sensie atrybutów fizycznych i atrybutów umysłowych, ale też atrybutów Sercowych, czyli reakcja z mają. Na tę reakcję patrzyło się bardzo dobrze, bo poprowadzona w taki sposób, że ja w nią faktycznie wierzyłem. Czuć było, że Fisk kocha dziewczynę jak własną córkę i chce dla niej dobrze. jakimiś środkami to już miesza i co innego, to jest nie nasza sprawa. W każdym razie, że ją kocha. Tak naprawdę, kocha faktycznie jak córkę. I na każdą ich wspólną scenę patrzyło się no, z wielką przyjemnością, dobrze razem wyglądali i mam nadzieję, że pojawi się ich więcej. No i przede wszystkim, że będzie więcej Kingpin, jak już powiedziałem, a scena po napisach potwierdza plotkę, którą no gdzieś tam już słyszeliśmy, że Kingpin zamierza kandydować na były Nowego Jorku i raczej. Czyli na tym się będzie skupiał Daredevil i potem już ma Spider-Man 4 się na, na tym skupiać i ma tam już Kingpin być sobie faktycznie był mistrzem i... Próbować rządzić Nowym Jorkiem i wtedy też pod jego rządami bohaterowie mieliby być nielegani w Nowym Jorku. Coś takiego było mniej więcej. Zresztą mamy zamiar to obgrać na podcaście prawdopodobnie, czyli w ogóle Echo, ma wyspotrać Daredevil'a, spider na Spidermana. No ogólnie to wszystko, co takie uniwersum uliczne, że tak powiem. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na podcast 232, do którego link macie w opisie. I mam nadzieję, że faktycznie taki materiał zrealizujemy. Na dniach, jakoś, niedługo. Ale na razie to będzie koniec tego odcinka, także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał no i w co sądzicie, zapraszam do dyskusji z wyłączeniem. Nie mówimy o tym, że Kingpin nie jest koksem, bo Kingpin jest koksem Znaczy jak powiecie, że Kingpin jest koksem, to wam podziękuję A jak powiecie, że nie jest, to nic nie powiem Bo się z wami nie zgadzam Po co się nie zgadzam i tyle No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa